zdrowia, szczególnie dla konserwatywnych narodowców. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, narodowcy, komuniści zmienili kompletnie znaczenie tego słowa. Komuniści, socjaliści, można powiedzieć, że nazywanie kogoś nacjonalistami. No, nacjonalista to jest narodowiec. Narodowiec to jest naród. Naród to jest grupa ludzi, którzy mają wspólne, mają wspólną kulturę, mają wspólną historię, mają wspólny język przede wszystkim. No i jakoś wychowali się, czy wyrośli od kilku czy kilkunastu pokoleń w tym samym rejonie. No jest to naród, to jest nasz ród, tak? To jest ród, to jest rodzina, tego rodzaju rzeczy. No i teraz socjaliści mówią, że nacjonalizm to jest po prostu faszyzm. No, zapominają, że oni propagują socjalizm, a hitlerowcy to był narodowy socjalizm. Także, że chcą być socjalistami, a zwalczają nacjonalistów, czyli narodowców. No, przykre to jest 2020 rok, jak w zasadzie część ludzi jest w stanie zmanipulować drugą stronę. No i teraz ruch narodowy, mieli teraz taką konwencję, mieli konferencję w Rzymie. No i to był taki konferencja narodowych konserwatystów. I człowiek, który to prowadził, Christopher DeMuth, on powiedział, że w zasadzie jak ktoś, jak lewactwo mówi konserwatysta, no to zaraz wyzywa od prymitywów, ksenofobów. No ksenofob to znaczy ktoś, kto się boi obcych nacji, obcych ras i tak dalej. No ale kseno to jest ktoś zagraniczny, ktoś obcy. Wyzywają konserwatystów od paranoików, wyzywają od rasistów, no i wyzywają od populistów. No, czy populistów, czyli tak jak jest populacja, to cała ta grupa ludzi, no to jeżeli ktoś mówi do tej całej grupy, całego tego większości, można powiedzieć, no to nazywają go, że on się zwraca do mas, tak? No i że ma poparcie mas. No nic nie jest w tym złego, że ma poparcie mas, no bo masy też mają swój rozum, tak? To nie są tylko elity polityczne, które dostają się do kongresów, do sejmów, do parlamentów, no i tam mają zarządzać nieumytymi fokami, no a to tak to z reguły jest, że politycy jak dostaną się do żłoba, no to później wyzywają tych swoich wyborców nieumytymi ćwokami. No. Część się nazywa, że jest wykształcona i umyta, no ale bardzo często jest chamami. No i wszyscy ludzie na tej konferencji uwielbiali to, że jego określenie. Populista kiedyś to znaczył, że po prostu mówił do ogóły, a teraz te wszystkie środki masowego przekazu, no to nie wiadomo, czy to złośliwie, czy ze swojego lenistwa przekształciły znaczenie narodowca, nacjonalisty jeszcze gorzej, tak? No bo oni mówią, że to jest takie przedszkole w sumie dla rasizmu, dla seksizmu, czyli że wbrew przeciwko kobietom, antysemityzmowi, czyli przeciwko Żydom, no i że mają konserwatyści takie indywidualne podejście. No mają podejście, no bo niestety konserwatyści to wiedzą, że naród jest zbudowany z jednostki i jednostka pracuje, ma rodzinę, ma dzieci, chodzi do kościoła, gdzie wysłucha jakiegoś dobrego słowa. No i z tych malutkich grupek indywidualnych zbudowane są większe i jest wielka grupa. Socjaliści myślą, że jednak jest jedna wielka grupa i mają powiedzieć pojedynczym, co mają robić. No wiadomo, czym to się kończy, no ale tak właśnie w ten sposób jest. No i teraz, żeby te przymierze tych partii narodowych nastąpiło, no to musi coś się zmienić. To się musi coś zmienić, bo patrząc na te centrowe, na te środkowe partie, tak jak Angela Merkel, to ona w zasadzie zostawiła wielu tych ludzi na prawicy
poza, tak? Poszła kompletnie lewacko w Ameryce. W Ameryce też za Obamy, no to wszystko jest lewackie. Teraz komunista jest kandydatem na prezydenta, Bernie Sanders. Także jest sytuacja, że w Ameryce Bernie Sanders ma szansę, w Wielkiej Brytanii Jeremy Corbyn ma spore poparcie, we Francji Jean-Luc Mélenchon też ma spore poparcie, także socjalizm po prostu jest, opanowywuje cały świat. No i tak się zastanowić, że międzynarodowy nacjonalizm, no to troszeczkę nie ma sensu, no ale to jednak ma jakiś sens, no bo ludzie zrozumieli jednak, że te mieszanie się multikulti i tak dalej, no to nie za bardzo działa dla ludzi, którzy tam mieszkają. No nie da rady wprowadzić obcy element i ludzie wiedzą, że jednak sztucznie tego nie można zrobić. Coś zostanie zniszczone. W Singapurze, kiedy Anglicy tam panowali, no to oni zrobili amerykańsko-europejską strefę, hinduską strefę, muzułmańską strefę i chińską strefę. I raczej nie pozwalali im się mieszać, no bo tam zawsze były bijatyki. A jeżeli oni mieszkali w tych swoich różnych dzielnicach, można powiedzieć, a pracowali razem, no to było dużo bardziej spokojnie. Także wszyscy rozumieją, że takie rozdzielenie czy sztuczne mieszanie, no to powoduje troszeczkę mniej konfliktów. To, co się dzieje teraz w Europie Zachodniej czy w Ameryce w niektórych miastach, no to jest makabra, bo to najgorsze jest to, że ci przyjezdni mają więcej praw niż ci, którzy mieszkali tam od dziesiątek lat. Cała ta atmosfera, no to była dosyć taka przyjemna. Ale jednak widać było, że są różnice w podejściu tych partii narodowych i ciężko było ich razem zebrać. Włoski premier Matteo Salvini jakoś dziwacznie zniknął. Brytyjskie konserwatywna partia, gdzie wszyscy tam podkreślali to, że dobrze, że było wyjście Brytyjczyków, no to opieprzyła jednego z tych swoich ludzi, którzy tam pojechali do Rzymu za to, że jest antyżydowski. No, a ciekawa sprawa jest to, że organizatorem to jest izraelski polityk Yoram Hazony. No to on był jednym z organizatorów. Hazony powiedział, no, że są duże różnice, pomiędzy tymi partiami narodowymi, no ale to trzeba znaleźć wspólną platformę, trzeba znaleźć jakiś wspólny język i wspólny ten cel, żeby jednak zabrać tą kontrolę z tej Brukseli dotyczącej emigracji, dotyczącej tej całego systemu monetarnego, dotyczącej całej tej ekonomii. Większość partii konserwatywnych, no każdy normalny, można powiedzieć, no to popiera te wspólne jakieś bezpieczeństwo, jakieś tam te wojsko wspólne, no i popiera tak samo wspólny rynek, tak? Tak, to są rzeczy oczywiste, to nikt nie ma do tego prawdy. No jeszcze do tego, że wszystkie partie konserwatywne wiedzą, że te środki masowego przekazu, no to jest syf, kiła i mogiła, jedno wielkie oszukaństwo, łącznie z tymi nowymi platformami społecznościowymi, jak Facebook czy YouTube, które są kompletnie komunistyczne. No mnie akurat zdemonetyzowali, 3 tygodnie temu zlikwidowali kanał, a teraz usunęli. 48 godzin po tym, jak dałem filmiki ze spotkania Trumpa, magicznie jakoś to ta słomka złamała wielbłądowi garba. Najbardziej ciekawe wystąpienia, no to były węgierskiego premiera Viktora Orbana, no i byłego przewodniczącego Marion Maréchal, 30-letni z Francji, no to on był pomagał Marine Le Pen.
Maréchal powiedział, że w zasadzie taka wizja jest konserwatywna. No, bazowana na środowisku, no to już widać, że tak nie za bardzo konserwatywna, że trzeba się skoncentrować na ludziach, którzy głosują poza wielkimi miastami, no to jest duża sprawa. W Ameryce to wielkie miasta na dwóch wybrzeżach głosują, cała reszta jest po prostu konserwatywna. No, socjaliści uwielbiają podatki, uwielbiają duże miasta, uwielbiają pomoc. No i wszyscy głosują. Socjaliści, no to zawsze są lekarze, urzędnicy, politycy, wszyscy ludzie z budżetówki, no to są z natury socjalistami. Oni nie są konserwatystami. Oni po prostu głosują za kasą. No ona powiedziała, że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak wolny rynek. No to też troszeczkę lewackie. No i zaczynała wspominać, że konserwatyści powinni się zastanowić nad ponad populacją. No to z katolikami też nie za bardzo to działa. No i zaczęła tłumaczyć, że te wszystkie te katolickie rzeczy, no to są bardziej takie socjalizm i niż to, że jest jakaś ta struktura kościelna. No jakaś, jakie tak głupoty opowiadała. No ludzie troszeczkę się ożywili, kiedy powiedziała, że globalne problemy rzadko mają rozwiązania globalne. No i jest to prawda, no ale wspomniała, że ta nowa siła, no to powinna być taka sojusz łaciński, czyli Francja, Włochy, Portugalia i Hiszpania. No, oni troszeczkę, czyli odsuwa się od Niemiec, odsuwa się tam od Brukseli, no ale bardziej od Niemiec. No, i że powinna dominować. No teraz całe te przeciwwaga europejska, Unii Europejskiej, no to są, to wiadomo, że to są Węgry, zasadniczo Czechosłowacja, nie Czechosłowacja, Czechy, Republika Czeska, Polska, Słowacja, no i Wielka Brytania, która wyszła z tego, no i wspominają Rosja. No, czy Warszawa będzie taka zadowolona z takich układów, no to nie za bardzo, żeby z Moskwą przeciwko Brukseli. Orban był najlepszy z tego wszystkiego, no bo on jest taki konserwatywny narodowiec. Zgadzał się z Maréchalem na temat imigracji i tego idiotyzmu multikulturowego, ale w zasadzie odszedł od ekonomii. Powiedział, że odpowiedzialność finansowa to należy do kraju. Powiedział, że taki bardzo zasiłkowe państwo, no to po prostu nie ma sensu. On powiedział, że na Węgrzech to oni bardziej zamiast wprowadzania zasiłku, no to zaczęli wprowadzać za pracę. No i to jest fakt, że w zasadzie za pracę powinno być, a nie zasiłek. Jak wszyscy będą jakoś pracowali, coś robili, będzie im się opłacało, podatki będą niższe, no to zasiłków nie potrzeba. Bo w pewnym momencie, jeżeli jest za dużo ludzi biorących, a to zaczyna się robić, za mało ludzi, którzy chcą pracować, no brak pracy degeneruje. A teraz te socjalistyczne mówienie, że jest jakiś taki poziom honoru ludzi na zasiłku, no to jest właśnie ta paranoja, no bo ten honor, no to w zasadzie przez tysiące lat sprowadzał się do tego, że jak jesteś głodny, to bierz miodłę i sprzątaj, albo idź z tyłu i dziabl drzewo, tak? Teraz dużo ludzi żyje. No jak żyje, to żyje, to jest inna sprawa, no ale nie umiera z głodu. Lenin powiedział, że nie rabotajesz, nie kuszajesz, no to znaczy więcej nie robisz, no to nie jesz. No i to jest ta właśnie prawda. Te narodowe sojusze, jeżeli one by przejęły tą władzę w Brukseli, no to trzeba by było się zastanowić, jaka by była przyszłość dla całego tego bloku, dla tych całych wszystkich ludzi, no bo ekonomicznie trzeba się zastanowić, czy to jest wolny rynek, czy nie jest wolny rynek. No i to są różne ryzyka na ten temat.
najważniejsze jest to, żeby jednak przekonać, że ten nacjonalizm, te izmy, to jest ważne w tej walce przeciwko socjalizmowi. No i najważniejsze to jest ta tożsamość narodowa, bo to jest jednak tożsamość narodowa. Mr. Hazoni, czyli ten człowiek z Izraela, no powiedział, że to jest taki pierwszy krok w takiej wielopoziomowej całej strukturze. I powiedział, że wszyscy zdają sobie sprawę, że konserwatyści nie mają innej szansy, że nie mają po prostu możliwości, po prostu trzeba się dogadać razem, no bo razem to są silni i przygotowani, mają ten wspólny jakieś cele. No ale to jest dokładnie tak, jak Konfederacja w Polsce, tak? Problemem konserwatystów to jest to, że czy republikanów na przykładzie Ameryki, to jest to, że jeżeli ogólnie socjaliści, to jeżeli oni zgadzają się w 55% z tą stroną podobną, i 45% im się nie podoba, no to oni będą wspólnie pchali te koło w tym samym socjalistycznym kierunku. Dlatego wszystkie te zboczone grupy, te zasiłkowe grupy, te wszystkie grupy, które w zasadzie więcej biorą z państwa niż dają, osiągają takie poparcie. No, idą za tą kiełbasą, a republikanie, konserwatyści jednak chcą się zgadzać w 95%, jak nie w 100, co jest, to jest po prostu paranoja. Jakieś malutkie, drobne zastrzeżenia na temat sojusznika powoduje to, że cały sojusznik jest odrzucany. No i cała ta siła 70% wspólnego zrozumienia świata nie ma kompletnie znaczenia. No, myślę, że konserwatyści nigdy nie dogadają się z socjalistami, no bo jednak socjaliści to jest lewactwo, to jest jednak planowanie, zabieranie, rozdzielanie, dawanie, skrobanki, zabieranie broni, małżeństwa homoseksualne, no wszystko co jest obce dla ludzi od dziesiątków tysięcy lat, no to jest właśnie lewactwo. Konserwatyzm, no to jest Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycje narodowe. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Jeżeli nie subskrybujesz, tu jest, można zasubskrybować, dzwoneczek, dzyń, dzyń. I do następnego codziennego filmiku. Przez dłuższy okres bez monetyzacji.